No dobra, no to startujemy. Dzień dobry, witamy wszystkich. Cześć. Hej. Dzisiaj jest z nami Maria. Maria jest starszą specjalistką do spraw jakości Brainy. Idealnie. Dobrze powiedziałem, tak? Dobrze powiedziałeś, Marcin, bardzo dobrze powiedziałeś, naprawdę. Super. Gratki. Super, bardzo fajnie. I Maria dzisiaj będzie nam opowiadała troszkę o pracy zdalnej, o prokrastynacji, o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić. Powiedz nam może na początku, tak Maria, skąd w ogóle pomysł na taką prezentację? Skąd się... To znaczy, ja będę o tym mówić później, także możemy po prostu, jakby mam to w planie tej prezentacji powiedzieć, skąd się wziął ten temat. Więc możemy przejść po prostu zgodnie z planem prezentacji. Tak będzie mi łatwiej po prostu. Nie wybiję się z rytmu, a mnie, ja się bardzo łatwo wybijam z rytmu, także... Jasne. No to możemy przejść od razu do konkretów. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie na czacie. Ja będę je czytał. I później po prezentacji Marii je zadamy, także Maria tak. będzie odpowiedzieć na nie. No dobra, no to w takim razie przechodzimy do prezentacji. Tak jest, dobrze. To muszę się teraz przełączyć na poprawną kartę, także przepraszam Was, ja tutaj jeszcze powłączam różne takie pomoce moje. Tak, start. Dobra, tak żeby mieć tutaj pełny ogląd, co my, gdzie my tu jesteśmy. Dobra, jesteśmy tutaj. Okej. Także chciałam Was serdecznie powitać. Miło mi, że dołączyliście na ten event. Bardzo mi miło. Chciałam tutaj poruszyć taki temat, znaczy w ogóle, jak będzie wyglądała agenda, może zacznijmy od tego. Krótko się przedstawię, Marcin już to zrobił, ale jeszcze powtórzę. Opowiem o temacie, skąd taki temat i dlaczego akurat teraz. Powiem ja o teorii, albo postaram się powiedzieć o teorii, jaka stoi za regulacją emocjonalną i powiem o praktyce, czyli jak możemy ćwiczyć regulację emocjonalną, co możemy zrobić. Czy da się, jest jakaś nadzieja, czy może nie ma nadziei? No generalnie już jest spoiler, że jakaś nadzieja jest, nie? I że coś możemy od siebie zrobić, żeby nam się po prostu pracowało zdalnie lepiej, zwłaszcza jak spotykamy się z określonymi rodzajami problemów. Dobra, oczywiście podsumujemy całą prezentację, żeby było wiadomo, co jest wiadome, żeby było wiadomo, co jest najważniejsze. No i zostawię rzeczywiście trochę czasu na pytania, jak takowe będą. Dobrze, no to może zaczniemy od przedstawienia się. Tak, ja jestem Maria, pracuję w Brainy od 8 lat, także jestem takim człowiekiem jednej firmy, ale daje mi to dużo takich korzyści, które są pewnie nieoczywiste od razu. Natomiast tak, ja jestem związana z budowaniem kultury jakości od 8 lat, ale nie od początku budowałam kulturę jakości, na początku testowałam. Generalnie na początku testowałam mobile'a, potem testowałam web'a. Nie, najpierw testowałam mobile, a potem była przerwa na Scrum Mastera na chwilę, no i potem wróciłam do testowania z powrotem. I lubię to robić, jestem w tym dobra, mam określony taki, no po prostu może najważniejsze jest to, że lubię to robić. I myślę, że tutaj zakończę, tak, także to jestem ja. Dobrze, jakie jest w ogóle, skąd pomysł na ten temat? Otóż rok temu zostaliśmy wszyscy niejako wrzuceni w taki tryb pracy, który nazywa się praca zdalna. Na początku wydawało mi się, że to jest w ogóle ekstra, że ja o tym marzyłam, że ja właśnie tego chciałam. Nie do końca sobie zdając sprawę, że mogę napotkać pewne określone problemy w związku z tym. No i oczywiście ta prezentacja, znaczy w ogóle jeżeli chodzi o problemy pracy zdalnej, to jest to szeroki temat. I ta prezentacja nawet myślę, że dobrze nie dotyka tematu. To znaczy ja chciałam się skupić na potrzeby samej tej prezentacji. Chciałam troszkę wyciąć taki kawałek tortu i jemu się przyjrzeć, więc nie będę mówić o takich problemach jak na przykład problemy z komunikacją w zespole, które naturalnie się pojawiają, o tym, że praca zdalna wygląda zupełnie inaczej niż praca w biurze i do temu też, to też trzeba mieć na uwadze, jak się analizuje problemy. Także ja się temu się nie będę przyglądać. Ja będę się przyglądać jedynie problemom, które
napotkałam sama na swojej drodze i jakby w związku z którymi szukałam pomocy. Więc na nim się skupię i będą to problemy ze skupieniem uwagi, z motywacją, ze skupieniem się na robieniach rzeczy. Level master prokrastynacji. Generalnie w zespole zrobiliśmy sobie taki test, który na koniec wam podlinkuję. Jak jest twój poziom prokrastynacji? No i wyszedł mi dość wysoki, także to był już taki pierwsza taka może żółta flaga, że coś może być nie tak. Natomiast jeśli chodzi o co dalej, po jakimś czasie, to było jakieś powyżej trzech miesięcy od pracy zdalnej, czyli około czerwca, pewnie lipca, zacząłem zauważać, że czuję się kiepsko. Problem się pogłębił, jak zaczęła się jesień, no wiadomo, no bo wiadomo, obniżenie nastroju, te sprawy, ale czułam się naprawdę źle. To złe samopoczucie to był taki jakiś smutek, apatia, w ogóle niechęć do wykonania pracy, którą lubię, naprawdę lubię, i do tego poczucie, że po prostu ją źle wykonuję, bo nie robię rzeczy, po prostu nie robiłam rzeczy, które na mnie jakby spoczywały, nie wykonywałam swoich obowiązków. Zastanawiam się, co jest grane. Czy coś jest ze mną nie tak, czy wszystko jest okej, co się dzieje w ogóle? No i zaczęłam się przyglądać, czy ja coś mogę z tym zrobić, czy istnieje jakaś pomoc na miarę możliwości oczywiście, bo byliśmy w pandemii, w 76, 8, 9 fali, prawda? No więc zastanawiałam się, co mogę zrobić. No i wszystko się zaczęło tak naprawdę, zaczęło się takie jakieś mądrzejsze szukanie, można by powiedzieć, bo wiadomo, starałam się to adresować w zespole, ale w tym momencie mam takie wrażenie, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, w organizacji przynajmniej, że mamy narzędzia do radzenia sobie efektywnie z prokrastynacją. I teraz jakby zaczęło się to od takiego urządzenia, które się nazywa Foci. Ja nie wiem, czy ja wam mogę wrzucić linka. Marcin, czy ja mogę wrzucać linki tutaj do czatu? Ups. Nie wiem, nie słyszę tu nic. No, ale dobra. Pewnie... Możesz spróbować. Marcin? Mogę spróbować, tak? Gdzie mam to wrzucić? Do sekcji comments, private chat? No nie, private chat pewnie nie, comments, nie? Wyślij na private chat. Ja wtedy na private chat. Okej, dobra. To ja już tutaj sobie... Momencik. Ja tylko sobie skopiuję linka. Kopiuj adres linku, super. Ekstra, to ogarnęliśmy. Super, ekstra. Tak? Dobra, i generalnie to co wam podsyłam, to jest link do Indiegogo. Do strony w Indiegogo, gdzie jest taki biznes, który ma takie inteligentne urządzenie, które się zatyka za pasek u spodni. I generalnie idea jest taka, że on musi w jakiś sposób dotykać brzucha. To znaczy, no wiem, że to może trochę dziwnie zabrzmieć, no ale ta biała część, którą tu widzicie na zdjęciu, ona musi dotykać brzucha. I co to urządzenie robi? Generalnie ono bada poziom, jakby bada oddech każdy. I na bazie tego, na bazie szybkości oddechu, na bazie tego, czy twoje ciało się trzęsie, bo niektórzy ludzie mają takie kompulsywne ruchy. No nie, na przykład ja mam takie, że pod biurkiem na przykład minuszka chodzi, nie? I to niekoniecznie z muzyką, nie? Po prostu mamy jakieś takie ruchy, które się pojawiają na przykład jak doświadczamy sytuacji stresowej albo jakiejś lękowej, jakiegoś takiego stanu, który nas rozstaja zupełnie. No i bada właśnie, ta aplikacja bada właśnie ten poziom tego oddechu i na bazie tego przypisuje mu stan, jeden z sześciu. Nie wiem, jaka jest skuteczność tego i jaka jest granica błędu tutaj, ale no, aplikacja jest dosyć ciekawa i bardzo mocno przykuła moją uwagę. I od tego momentu zacząłem się jakoś tak przyglądać nie tylko tej aplikacji samej w sobie, no nie, ale w ogóle tego, że ktoś postarał się coś zrobić, żeby spróbować zbadać temat, nie zbadać temat tego utraty skupienia nad jakimś zadaniem. To jest naprawdę bardzo fajne tutaj, także zapraszam was do tego, żebyście sobie poszperali tam. Zresztą ta strona też ma dużo ciekawych materiałów, z których można skorzystać. Dobra, ale idziemy dalej. Moje pytanie jest takie do was. Jak myślicie,
co ludzie myślą o prokrastynacji? W sensie, jak reagują na nią, czyli na przykład macie kolegę w pracy, który widać, że no nie robi tego taska już, nie wiem, z miesiąc, nie? Widać, że on wisi, czy tam na pewno sprint, nie? Nie robi sprint, ten task wisi na tym czujecie, że coś jest nie tak, nie? No i generalnie z jaką reakcją się spotykamy? W sensie, co ludzie myślą na temat, jak ludzie widzą prokrastynację, zwłaszcza w takim profesjonalnym środowisku w pracy? Czekam na wasze odpowiedzi. Może je zobaczę tutaj gdzieś. Nie, nic nie widzę na razie. Może tutaj trzeba coś włączyć? Mam nadzieję, że nie. Chyba nie. Nie wiem. Dobra. Nie będziemy tracić w sumie tutaj, czekać, może po prostu nie przyjdą te komentarze. Ale dobra. To od razu... Jak sobie pomyśleliście o tym, dlaczego, jakby czym dla ludzi jest prokrastynacja, to dobrze, jeśli nie, no to spieszę z odpowiedzią. Generalnie widzę takie obecne myślenie, że oczywiście bazując na moim doświadczeniu w jakiś sposób, bo muszę się do czegoś odnieść po prostu, możecie mieć zupełnie inne doświadczenie, o tym też pogadamy, ale generalnie obecne jest takie myślenie, że prokrastynacja to nieefektywne albo nieumiejętne zarządzanie sobą w czasie. No, nawet takie troszkę leniuchowanie albo słabowola. Po prostu ktoś nie ma na tyle wypracowanej dyscypliny, żeby się zmusić do pracy. Dobra, no i co? I mamy tutaj taki cytat, który chciałam, żeby się w tej prezentacji znalazł. Postaram się go przetłumaczyć w miarę możliwości, że prokrastynacja jest samoniszczącym wzorcem zachowania, charakteryzujący się krótkotrwałymi korzyściami i długotrwałymi kosztami. Czyli krótkotrwały koszt to jest nasza taka gratyfikacja, takie danie sobie nagrody, zanim coś jeszcze zrobimy. Natomiast długotrwały koszt jest to, że cały czas odkładamy zrobienie zadania z jakiegoś powodu. No to teraz mamy pytanie. Pytanie jest takie, jakie są główne przyczyny prokrastynacji? Jak myślicie, co to może być? Generalnie, jeśli chodzi o psychologię, znaczy artykuły, które traktowały trochę o psychologii, albo były na pograniczu trochę psychologicznym, mówią tutaj o pewnym uczuciu, uczuciu, które mamy w sobie na temat, na przykład wykonania danego zadania. Może to być przekonanie na swój temat, może być oparte o poprzednie doświadczenie, może być oparte o doświadczenie, bądź też nasz bagaż doświadczeń, jaki nosimy. No, lub co może być tutaj dalej? Może być tutaj prokrastynacja jest generalnie wynikiem lęku, pewnych uprzedzeń poznawczych, które mamy, każdy z nas ma w sobie, oraz obsesyjnych, natrętnych myśli, które nam się pojawiają w związku z danym zadaniem albo w związku z sytuacją, w której się znaleźliśmy, zanim zaczęliśmy wykonywać zadanie. I ludzie generalnie mają tendencję do właśnie takiego, nie wszyscy oczywiście, ale ci, którzy mają, mający tendencję nadmiernego analizowania niestety, co jest określane jako cognitive error, czyli błąd poznawczy i co w efekcie powoduje rozproszenie naszej uwagi. Po prostu nie jesteśmy w stanie, jesteśmy tak wytrąceni, że z powodu lęku, lęk nas tak wytrąca, że nie jesteśmy w stanie powrócić do zadania. Dobra. W takim razie, jaki jest zatem powód, prawdziwy powód prokrastynacji? No właśnie. To co myślimy, nasze fantazje, ale też zgodnie z researchem, którego też mam tutaj, kupił adres linku, dobra, które też mam zaraz, Marcin wrzuci. Mam nadzieję. Jest to taki research, który traktuje bardziej poważnie temat i można się dowiedzieć, po prostu jakie wyniki tam prezentuje, ale ogólnie. Generalnie brak w ogóle jakiegokolwiek systemu do zarządzania pracą. Brak regulacji emocjonalnej powoduje, że
ludzie zwlekają z wykonaniem zadania, ponieważ poczuli się rozproszeni, ponieważ poczuli się wytrąceni w ogóle z jakiegoś takiego flow pracy i prokrastynujemy, ponieważ niektóre zadania wprawiają nas po prostu no, w kiepski nastrój. Jak o nich myślimy, to po prostu nam się no, jak przysłowiowo niedobrze robi. No nie? I chcemy ten nastrój jakoś naprawić, nawet na chwilę, nawet na krótki moment, aby po prostu poczuć się lepiej no i przynajmniej sobie z jakąś taką małą przyjemność sprawić. I prokrastynacja jest taką luką pomiędzy chęcią pracy albo chęcią zrobienia czegoś, a konkretnym działaniem w kierunku wykonania tej pracy czy też tego jakiegoś działania. Dobrze, to co możemy z tym zrobić? No jest na to pomysł, który nazywa się regulacja emocjonalna. Jaka teoria, przepraszam, napiję się, jaka teoria za tym stoi, gdzie można coś znaleźć, co nam pomoże zrozumieć w ogóle, co się dzieje w ogóle w organizmie, co się dzieje w naszym umyśle. Więc tak, jeżeli chodzi o regulację emocjonalną, to jest ona definiowana jako zdolność osobna danej osoby do efektywnego zarządzania, kontrolowania i radzenia sobie z emocjami, doświadczeniami emocjonalnymi i myślami emocjonalnymi. Regulacja emocjonalna może być czymś takim procesem automatycznym, bądź kontrolowanym, wyuczonym, więc jest nadzieja. Może być świadoma lub nieświadoma i może mieć wpływ na jeden lub więcej elementów czy punktów w procesie wytwarzania emocji. Dobrze. Jakie możemy wyróżnić, bo każdy z nas ma takie, codziennie staramy się, jakie doświadczamy, albo doświadczamy stresu na jakimś poziomie, od czasu do czasu każdy z nas jakiegoś tego stresu, na przykład stresu doświadcza. No jakie są takie nieświadome mechanizmy, które każdy z nas ma, żeby sobie z tym stresem poradzić? Wytwarzamy je po to, żeby rozluźnić to napięcie emocjonalne. Co to może być? Jak myślicie? No jest tych rzeczy sporo. Jest to na przykład robienie sobie przerw w trakcie pracy. Robienie sobie drzemek, ucinanie sobie drzemek, zwłaszcza w pracy zdalnej jest to możliwe, dużo bardziej niż w biurze. Rozmowa z przyjaciółmi, rozmowa z ludźmi, z którymi łączy nas jakaś więź. No, media społecznościowe, scrollowanie telefonu, jak najbardziej, tak? Palenie, samookaleczenie jest też taki mechanizm, który jest no niestety szkodliwy dla samego człowieka, niestety. Jest też sarkazm, który też objawia się w jakiś sposób w żartach. Żartowanie to nie do końca sarkazm, no ale umówmy się, że stosujemy bardzo często sarkazm czy żarty, żeby rozładować pewne napięcie emocjonalne, które się pojawiło. I to często bardzo dobrze działa. Tak, no rozmawiać z innymi, ale to już dobrze. I teraz będę chciała z wami porozmawiać na temat modelu, który znalazłam na stronie positivepsychology.com. Musimy się odnieść do jakiegoś modelu, więc musimy się uprościć tą rzeczywistość. Ona nie wygląda tak zawsze, jak tutaj przedstawię i nie jest taka prosta, że dzielimy sobie każdy nasz proces wytwarzania emocji, dzielimy sobie na trzy elementy i jest fajnie i w ogóle tak zawsze to działa. To nie do końca tak jest, ale musimy jakoś tą rzeczywistość uprościć, żeby się do czegoś, no jakoś zbudować tą prezentację, musiałam wokół czegoś, więc wybrałam ten model, który składa się z trzech elementów, czyli takiego wyzwalacza emocji, jakiejś sytuacji, w której się znajdujemy, która wyzwala w nas emocje, inhibicji, czyli takiej blokady, której doświadczamy w związku z emocjami, które się pokazują, bo musimy być profesjonalni, prawda? Nie możemy nakrzyczeć na kogoś, nie możemy tych emocji wyzwolić w pełni. No i modulacji, czyli trzeciego z elementów, który jest tak naprawdę czynnikiem istotnym, jeśli chodzi o regulację emocjonalną. Właśnie regulacja emocjonalna dotyczy wykorzystania tego właśnie trzeciego czynnika, czyli tej modulacji. I te procesy regulacyjne zachodzą już, powinny zajść już jak wyzwalacz i te emocje, które wyzwolił ten wyzwalacz, zostały jakby wyprodukowane w nas. Nie? Więc to nigdy nie jest tak, że
przychodzi najpierw, no nie? Będziemy się przyglądać jakby poszczególnym jego... Halo, halo? Przepraszam, że ci przerwę, ale cię zacięło. Czy mogłabyś powrócić? Tak. Jasne. W którym momencie, Marcin? Jesteś w stanie powiedzieć, w którym momencie? No dokładnie nie, ale tak mniej więcej jakieś dwie minutki temu. Dwie minutki temu. Czekaj. To co? To model jeszcze raz, nie? To może jeszcze raz o modelu opowiem, bo może mnie zacięło totalnie. Więc tak, więc jeśli chodzi o model, to chciałam powiedzieć, że... Przepraszam, tu się jeszcze wklikam. Model składa się z elementów, czyli z inicjacji, czyli takiego... Z wyzwalacza, tak? Czyli jest jakiś trigger, jest wyzwalacz, który wyzwala w nas pewne emocje. Jest sytuacja, w której się znajdujemy. Generalnie to jest sytuacja najczęściej, w której się znajdujemy, która wyzwala w nas określone emocje. Potem następuje coś na zasadzie blokady emocjonalnej. Nie możemy się zachować w pewien określony sposób w pracy. No przecież nie możemy na nikogo nakrzyczeć, ani zrobić awantury, ani nie wiem. No, teraz nie podam innych przykładów, ale na pewno znacie je z życia, że jakby coś się w nas dzieje, co w efekcie albo wypływa z nas, albo nie, to zależy. No i w efekcie mamy tutaj jeszcze modulację, czyli tak naprawdę moduł, w którym następują wszystkie procesy regulacyjne, to znaczy za pomocą którego możemy przede wszystkim przyjrzeć się temu wyzwalaczowi, przyjrzeć się emocjom, które w nas nastąpiły, tak jak one są, a następnie jakoś na to zareagować. Mamy ten czas, jakby kupujemy ten czas, to jest, to o to chodzi w regulacji emocjonalnej, żeby nam pozwoliła troszkę, zanim zareagujemy, troszkę się zastanowić. Troszkę, bo to nie jest dużo czasu. No ale będę się starała tutaj wam powiedzieć, jak to w ogóle zrobić i co tutaj można zrobić. Ale najpierw musimy się przyjrzeć poszczególnym elementom modelu. Więc w naszym życiu następują różne... Znaczy, dzieją się różne wyzwalacze, które mogą dotyczyć na przykład, czyli tak, są różne wyzwalacze, są różne sytuacje, w których się znajdujemy i dla każdego z nas, ponieważ każdy z nas niesie, ma różną historię, niesie różny bagaż doświadczeń ze sobą i ma różne wzorce, które nabył w czasie swojego życia, wobec czego dla niego inne rzeczy będą na przykład znaczały odrzucenie, czy zdradę, czy na przykład nierówne traktowanie, kwestionowanie poglądów, chociaż to jest mniejszy ponel manewru, bezradność albo utrata kontroli, bądź też wykluczenie albo poczucie bycia ignorowanym. Więc dla każdego z nas inne rzeczy mogą oznaczać inne de facto, inny trigger, inny wyzwalacz, nie? Wobec czego czasami nasze słowa, które wydają się takie spoko i właściwie nie powinny nikogo wyprowadzić z równowagi, okazują się niestety wyzwalaczem dla kogoś, dla emocji, które, no, które są w jakiś sposób, które w nas zaczynają pracować. I co się w związku z tym dzieje? Ja tu jeszcze podam parę innych przykładów odnośnie tych wyzwalaczy, na przykład dezaprobata albo krytyka. Nie każdy lubi, nie każdy chce przyjmować krytykę i to też zależy od człowieka. Poczucie bycia niechcianym lub niepotrzebnym, poczucie bycia stłamszonym albo zbyt potrzebnym, niepewność i utrata niezależności. Dla różnych ludzi granice są różne, jakie mamy i też różne są wyzwalacze, także tu chciałabym podkreślić to. No i tutaj podać jakieś przykłady właśnie takiego wyzwalacza. No i teraz, co się dzieje? W sensie, co się dzieje, jeśli taki wyzwalacz następuje? Może nastąpić na zahamowanie, nie zawsze jest, ale co się wiąże z tym zahamowaniem emocjonalnym? Zahamowanie emocjonalne jest pewną dysfunkcją. Stanowi pewną dysfunkcję werbalnych i niewerbalnych interakcji między jednostkami, bo to generalnie jest jedno z ludźmi, znajdujemy się w pewnych sytuacjach, czy to nie wiem, wypadek samochodowy, czy coś innego, jest to na przykład sytuacja stresowa i zahamowanie może występować, jakby się
może nastąpić reemisja takiego zahamowania, może po prostu być czymś genetycznym, że po prostu my tak się zachowujemy, taki mamy jakby od dziecka, tak, mamy takie zahamowanie, że nie okazujemy, jakby boimy się tego, nie chcemy okazywać tych emocji. Lub może również przybierać skrajną formę, która się nazywa implozją emocjonalną, tutaj ją mam, tak. Czyli to jest takie palące w nas uczucie, a nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego, że palące w nas uczucie, że coś się dzieje, coś się w nas pali, czuję, że podchodzi po prostu do góry, gotujemy się po prostu fizycznie i jest z tym związane poczucie jakiejś winy, jest z tym poczucie strachu, że na przykład stracimy pracę, że coś zrobiliśmy źle, że jest to poczucie, jest to złość po prostu na coś, na daną osobę, która dotknęła jakiejś rzeczy, albo po prostu smutek. No i co to się może dziać w związku z tym? Jak możemy popatrzeć, jak reaguje nasze ciało, co się tutaj dzieje? No to w naszym ciele zachodzą, jeżeli chodzi o na przykład o sytuacje stresowe, takie są przykłady tutaj takich sygnałów na ciele, które się pojawiają, no to jest na pewno przyspieszone bicie serca. Rozstrój żołądka, można powiedzieć, lub zawroty głowy, pocenie się dłoni, natrętne myśli powracające, nadmierne analizowanie i płacz, który się pojawia jako reakcja. Bardzo często, znaczy przynajmniej ja widziałam to jako taką reakcję po prostu ciała, to już nie jest reakcja, reakcja niekontrolowana, nie do końca, nie związana z tym, że komuś się zrobiło. Po prostu przykład, to było normalnie reakcja ciała w przypadku sytuacji stresowej. Dobrze, ja sobie tutaj troszeczkę się nawodnię, bo widzę, że mój głos tutaj już nie daje rady. Dobrze. To mieliśmy zahamowanie, czyli te emocje nie są pokazywane, nie są zahamowane, są w nas, po prostu gotują się i mamy ten głos, nasza ekspresja twarzy jest po prostu totalnie wyłączona. Nie mamy praktycznie żadnej ekspresji, żadnego tonu głosu, nie ma ani jakby po prostu totalnie nieemocjonalny głos, język bardzo profesjonalny. Tutaj ta nieśmiałość zdarza się w niektórych przypadkach, że po prostu ktoś się wycofuje całkowicie. Jakby w przypadku tym tutaj chodziło o wycofanie. Także tutaj to są takie sygnały, że nastąpił ten bloker. Dobrze, ale przejdźmy tutaj w takim razie do tego trzeciego modułu, przepraszam, jeśli chodzi o tą regulację emocjonalną. Jakieś rezultaty płynące z wypracowanej regulacji emocjonalnej? Co my możemy tutaj zauważyć w ogóle? Co się tutaj dzieje w porównaniu z tą blokadą, z tymi pokazywaniem lub niepokazywaniem tych emocji? Bo ja się skupiam na tej blokadzie, ale może być również ekspresja, full ekspresja, jak najbardziej reakcja, która jest związana z taką walką o przetrwanie trochę. Więc jakie rezultaty takie z dobrej regulacji emocjonalnej możemy wyszczególnić? Przede wszystkim emocje są w jakiś sposób zauważone. To znaczy każda osoba, która ćwiczy regulację emocjonalną, przygląda się swoim emocjom. Nie da się tego zrobić, nie przyglądając się jakoś, je próbując tam gdzieś spychać, w ogóle ich nie próbując nazwać ani skatalogować. Niestety to się musi zadziać, musi być nawet werbalnie się to robi, po to, żeby zdać sobie sprawę, że takie emocje występują i że one nie są złe i nie są trudne, one po prostu są i trzeba się z tym pogodzić. Ten wyzwalacz, czyli ten provoking stimulus, który aktywuje nasze walcz albo uciekaj, to jest taki ośrodek w mózgu, to jest właśnie taki część po prostu mózgu, to jest odpowiedzialna za takie odruchy, po prostu odruchy nasze, że po prostu albo walcz, albo uciekaj, no nie? I po prostu przez to nasze reakcje są często, przez tego rodzaju wyzwoloną reakcję,
ta reakcja jest nieproporcjonalna do bodźca. I my się dziwimy, że ktoś, dlaczego ktoś krzyczy w ogóle, albo dlaczego ktoś, nie wiem, wyszedł, albo się rozpłakał, co się stało, co się wydarzyło. Po prostu ten stymulant właśnie, nie stymulant, tylko wyzwalacz, nie został skonfrontowany. My nawet nie byliśmy świadomi, co się wydarzyło i po prostu tylko zareagowaliśmy. I rzeczywiście regulacja emocjonalna w sytuacjach, w których nie możemy sobie poradzić, bo są trudne dla nas, albo no po prostu no, pojawiają się emocje, z którymi nie umiemy sobie radzić jeszcze sobie nie umiemy radzić, i które w jakiś sposób utrudniają tą drogę do reakcji, która by nas nie wybijała, po pierwsze nie wybijała z rytmu i nie wybijała innych osób, nie stwarzała też takiej atmosfery napiętej. Procesy regulacji emocjonalnej, co mogą zrobić? Przede wszystkim one wydłużają czas. Wydłużają czas na odpowiedź. Ten czas nie jest długi, ale to jest naprawdę kilka dobrych takich, jeden albo dwa cykle pełnego oddechu, wdechu i wydechu, które pozwala nam zastanowić się właściwie, co się wydarzyło tutaj. I ten czas, który mamy pomiędzy odpowiedzią, którą dajemy de facto, a tym wyzwalaczem, no, jesteśmy w stanie wykorzystać na taki proces regulacyjny, który pozwoli nam uporządkować nieco to, co czujemy w danym momencie. No dobra, no ale jak to zrobić? No nie? I co tutaj się powinno zadziać? Jakie są w ogóle... jaki jest efekt tej samokontroli? No, efektem tej samokontroli jest zauważalnym, jest to, że my odsuwamy się niejako od tej sytuacji. Znaczy, jeżeli nam ktoś powie, że ja to oczywiście opraszczam, no, ale coś muszę powiedzieć i teraz to mi przychodzi do głowy, że w ogóle głupia prezentacja i widać, że nieprzygotowana, no to jakby to jest pewien wyzwalacz, który wyzwala w nas, może wyzwalić agresję, może wyzwalić poczucie odrzucenia, i z tego powodu smutek, no nie? Smutek i agresję, no nie? Nie przyglądamy się tylko temu, że ktoś nam powiedział, że ta prezentacja jest głupia i że jest nieprzygotowana, tylko skupiamy się na tym właściwie, czemu, że trochę tę sytuację zmujemy, czyli widzimy tą osobę, która do nas to mówiła, widzimy naszą reakcję i zastanawiamy się właściwie, no dobra, ale to nie jest o prezentacji, to nie jest o mnie, to jest i to też nawet nie jest o prezentacji, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, słuchaj, no przykro mi, że tak myślisz, nie wiem, ja bardzo chętnie się dowiem, co miałeś na myśli, mówiąc, że ona jest głupia i nieprzygotowana, ale nie zgodzę się z tobą, że jest nieprzygotowana, bo to tamto i siamto i owamto. Wiadomo, że ja to jest pewne uproszczenie, które w tym momencie zastosowałam i nie jest łatwo w ten sposób zareagować, ale sam fakt, że podejmiemy, za chwilę omówię pewne ćwiczenia, które możemy wykonać, podejmiemy wysiłek, żeby nie odpowiadać od razu, albo może nie reagować od razu, może być dla nas w tej sytuacji zbawienny. No i co możemy zauważyć, jeżeli chodzi o taką reakcję ciała? Jeżeli dobrze wyregulowana osoba, która ćwiczy tą regulację emocyjną, co się tutaj dzieje? No, generalnie mniejszy poziom stresu, jest mierzalnie mniejszy poziom stresu. Ja nie mogę tego powiedzieć na innym przykładzie niż niestety na sobie, bo nie prowadzę badań, nie robię ankiet, mogę to jedynie powiedzieć na bazie swojego przykładu. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, więc pewnie rezultaty też mogą się różnić. W jaki sposób uporządkowane myśli? Będziemy mieć jakieś techniki do tego, żeby je porządkować. Uspokojenie, wyciszenie i taki komfort z reakcji, która nastąpiła. Nie wstydzimy się tego, że nie wiem, że krzyknęliśmy, że nakrzyczeliśmy na kogoś, że straciliśmy panowanie nad sobą. No i mniejszy poziom ekspresji, ale tutaj mniejszy, to nie znaczy, że go w ogóle nie ma. Tutaj chciałam też podkreślić, że nie wiem, bo poziom ekspresji też jest, też może świadczyć o tym, że po prostu nastąpił jakiś rodzaj wybuchu. Aczkolwiek nie musi wcale tak tyle znaczyć. Dobra, to przejdźmy teraz do praktyki, w sensie jakie ćwiczenia, jak to możemy ćwiczyć, jak możemy ćwiczyć regulację emocjonalną, co możemy zrobić tutaj po naszej stronie.
I znowu strona positivepsychology.com ustaliła, albo nie wiem, wypisuje, generalnie powtarza bardzo często, 6 kluczowych umiejętności, które należy sobie pielęgnować, wypracować, skupiać się na nich w dużej mierze, żeby mówić tutaj o, które składają się na regulację emocjonalną. I jakie to są umiejętności? Przede wszystkim samoświadomość, zauważanie, nazywanie, uczuć, czy też tego, co się ze mną dzieje, przyglądanie się ciału, ale przyglądanie się ciału też będzie dalej. Dawanie sobie możliwości i też zgody na nazywanie uczuć, poszerzenie swojego słownika, co może się wydawać takie oczywiste, ale oczywiste nie jest, żeby rzeczywiście nazywać emocje, trzeba sobie poszerzyć swoje słownictwo, które się posiada na temat emocji, czy to w jakimkolwiek języku się nie posługujemy. Co dalej? To się nazywa mindful awareness, czyli taka świadomość umysłowa. Rozpoznawanie nie tylko tego, co się dzieje z naszym umysłem, czy też, nie wiem, z ciałem, chociaż przyglądanie ciała to jest kluczowa umiejętność tutaj, jeżeli chodzi o mindful awareness, ale rozpoznawanie właśnie takiego, przyglądanie się też aspektom świata zewnętrznego i w sytuacji jest to też ważne, żeby wiedzieć, jakiego rodzaju to jest spotkanie, co się wydarzyło właściwie, no nie? To czasami kontekst jest tutaj ważny i ten czasami kontekstowi, nie zawsze, ale czasami warto się uprzyjać. Coś, co się nazywa przewartościowaniem poznawczym, co ma zastąpić dotychczasowy sposób myślenia. I no to już jest gruba sprawa. Generalnie nie jesteśmy w stanie za bardzo, przynajmniej ja jeszcze nie znam technik, które mogę tutaj wam zaprezentować odnośnie tego zmiany, tego sposobu myślenia. Czyli trochę jakby innego sposobu myślenia na temat tych samych słów, które od kogoś słyszymy. Czyli nie ma tego wyzwalacza, albo nie jest on tak intensywny już w nas, na przykład odrzucenie, jak ktoś powie jakieś słowa, albo stres nie pojawia się na takim poziomie. I tutaj bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby nad tym pracować, nad tą umiejętnością jest psychoterapia. Zdecydowanie to psychoterapia przynosi największe korzyści, natomiast innych, szczerze mówiąc, innych narzędzi ja jeszcze nie znam. Być może jak poszperam trochę głębiej, no to coś znajdę na ten temat. Adaptowanie się trochę do sytuacji, takie zdolność adaptacji, zdolność do zobaczenia też czegoś więcej niż tylko siebie w danej sytuacji. I tego jakby tutaj też bardzo często w coachingu stosuje się taką technikę lustra, technikę dobrego przyjaciela, no nie, że wyobrażamy sobie naszego dobrego przyjaciela i w tej sytuacji, którą my przeżywamy i zastanawiamy się na przykład, jakie pytania byśmy mu zadali, albo stosujemy, no lustro jest już takim cięższym, to jest taki wyższy poziom abstrakcji, nie zawsze to działa, przynajmniej na mnie, ale lustro jest też takim jakimś narzędziem do tego. Co dalej? Współczucie dla samego siebie, takie troszkę zwolnienie, taki zoom out właśnie tej sytuacji, takiego nie tylko widzenia swojej winy, znaczy patrzenia na w ogóle obwinianie się, czego to jest zawsze zła droga, ale obwinianie w ogóle siebie, że coś nastąpiło, takie współczucie dla całej sytuacji, dla siebie, taka dobroć dla samego siebie po prostu. I co mamy jeszcze? I wsparcie emocjonalne. Wsparcie emocjonalne, czyli takie rozumiane jako inwestycja. Inwestycja w jakby pozytywnych ludzi, którzy nas otaczają, w ludzi, którzy prą do przodu i nas pobudzają do tego, żeby czuć się lepiej. Wcale nie do tego, żeby robić więcej, ale żeby czuć się lepiej. Którzy są dla nas jakąś inspiracją. Bardziej pozytywne rzeczy niż negatywne. To jest taka... To dzięki temu budujemy taką emocjonalną tarczę przeciwko temu, żeby jak otaczamy się takimi rzeczami, przeciwko temu, żeby jakby te wyzwalacze, zwłaszcza te trudne, nie wyzwalały, jakby tych emocji nie wyzwalały na takim poziomie, jakie wyzwalały wcześniej. No dobra, fajnie się mówi, ale co tutaj zrobić konkretnie?
Więc najprostsze, jakie ćwiczenia możemy w ogóle wykonać? Ja się no tutaj na tym skupię, będę się skupiać na razie na ćwiczeniach, jakie możemy wykonać. No i bardzo takie, czasami się spotykam z tym, że takie bardzo proste i wręcz śmieszne ćwiczenia, jeśli chodzi, przynajmniej ja o nich tak myślałam. Jakieś oddychanie, jakieś cykle oddychania, liczenie, w ogóle komu to, do czego. No ale stwierdziłam, że kurczę, no testuję też swoje ciało, testuję swoje reakcje, testuję, czy coś w ogóle na mnie zadziała, testuję, czy wzrośnie efektywność mojej pracy, no to robimy, nie? Więc robiłam te ćwiczenia i to było liczenie poszczególnych oddechów, jak i całych cykli, czyli całego wdechu i wydechu. To było przyglądanie się temu, jak ciało reaguje podczas oddychania. W ogóle skupiamy się tylko na oddychaniu. Więc na przykład kładziemy rękę na brzuchu i sprawdzamy, jak on się porusza, mniej, czy czujemy, czy nasze żebra się podnoszą, czy nie. No, nie? No i cała ta relaksacja z oddechem, czyli branie tego oddechu, liczenie do 7, potem wypuszczanie powoli, no nie, i takie w ogóle te ćwiczenia z tym oddechem. Super, jest taka aplikacja, która w ogóle pokazuje takie kółeczko, które tak się napę, tak jakby puchnie, jak oddychamy i potem, prawda, i się zapada. Nie? To będzie fajny bajer, który też może rozpraszać naszą uwagę, więc też trzeba uważać, ale tak, ale jest taka aplikacja, która tylko się skupia i wyłącznie na tego rodzaju ćwiczeniach. Dobra, jakie jeszcze inne ćwiczenia możemy tutaj wykonać? Chwileczkę. Dobra, jakie inne ćwiczenia możemy tutaj wykonać? Jest coś takiego jak takie emocjonalne oczyszczenie. W starożytnej Grecji była tragedia, która była wystawiana na amfiteatrach, w ogóle teatrach, ale była amfiteatr, nie pamiętam, czy amfiteatry były w Rzymie, czy w Grecji. Przepraszam za to, powinnam się była przygotować, no ale no nie wiem tego, przykro mi. Więc były te teatry takie odkryte, wiadomo, no i przychodzili ludzie, były tam akty tej tragedii, no i działa się po prostu tragedia, no nie, na tej scenie i ludzie przeżywali właśnie takie emocjonalne oczyszczenie. I to właśnie o to tutaj chodzi, tylko jak to zrobić na dzisiejszy, jak to nazwać w dzisiejszych czasach? Bo możemy oczywiście sobie pójść ja bardzo gorąco zachęcam w ogóle do teatru i jakiś film i no, filmy i różne, tylko żeby nie było jeszcze reakcji odwrotnej, jakby odwrotnej do zamierzonego celu, który mamy. No dobra, ale co my możemy zrobić, żeby takie oczyszczenie emocjonalne przeżyć? No to przede wszystkim wszystkie techniki, które służą do przyglądania się emocjom, czyli nazywania emocji najlepiej głośno. Są też inne techniki, o których będę mówiła za moment, ale zawsze się skupiamy na tym, żeby mówić o tym, jak to czujemy, a nie to, jak chcemy czuć, albo jak, nie wiem, społecznie powinniśmy się czuć, no nie, czyli bycie takim szczerym ze sobą, a to też wymaga pracy, takie przyglądanie też wymaga pracy i też odwagi w stosunku do samego siebie. Uporządkowanie emocji, które są najważniejsze, które w tym momencie zajmują całą moją uwagę, które jakiś procent i tak dalej. Jak lubicie liczyć, lubicie robić sobie takie diagramy, no to będzie coś dla was na pewno, robienie sobie takiej mapy, ile we mnie jest złości w tym momencie, a ile we mnie jest, nie wiem, poczucia winy na przykład. Tak, obserwacja swoich emocji, tak jak one są, tak jak one wyglądają, tak jak są, a nie tak jak my to, jak chcemy siebie widzieć przede wszystkim. I na samym końcu, to jest bardzo ważne, żeby to nastąpiło na samym końcu dopiero następuje ocenianie, tak? Czyli ocenianie całego tego jakby doświadczenia, które było, czyli jakie emocje były, jakby przyszły, pojawiły się, jakie uczucia, czy też emocje wyzwoliły w nas określone doświadczenie, czyli na przykład takie spotkanie, albo nie wiem, taki człowiek. Jeżeli coś się powtarza, to na pewno to jest dobry moment na to, żeby odnotować taką emocję i takie doświadczenie. Czasami fajnie jest sobie zrobić taką mapę, takie zestawienie, że emocja, sytuacja. No nie, co się wydarzyło? Dla samej informacji, no nie? Zobaczyć, czy coś się powtarza może, czy może właściwie nie i nie ma się czemu przeglądać. Bo to takie, takie też współczuwanie, współodczuwanie, jakby poświęcanie czasu samemu sobie. Dobra, coś mi się tu nie klika. O, dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Jest cała grupa ćwiczeń, które się nazywają
mindfulness. Ja tu nie będę mówić o takich sesjach mindfulness. Tu bardziej chodzi o takie ćwiczenia typu potwierdzające to, że coś odczuwamy. Jakie to są emocje? Czyli wszelkie techniki nazywania i katalogowania emocji, czyli nadawania im pewnych tagów. Czyli w momencie, kiedy skupiamy się na oddechu, na przykład robimy ćwiczenie dooddechowe, oddychamy, no i przechodzi, oczywiście przypominamy sobie sytuację z pracy, to katalogujemy ją jako że myślenie, nie? Że nazywamy ją jako myślenie. Jakby na przykład przypominamy sobie sytuację z pracy i okazuje się, że nas gdzieś kuje, no nie, że nam tutaj kuje nas w mostku, w plecach coś tu jest ciężko, nie? No to od razu dodajemy do tego jeszcze, jakby katalogujemy kolejną rzecz, która się pojawiła, mianowicie odczuwanie, czyli ja odczuwam jakieś napięcie, no nie? W swoim ciele, na przykład w lędźwiach, w szyi. Dobra, można tagować de facto wszystko, najczęściej taguje się uczucia, myśli, odczucia, to co się słyszy, w sensie dźwięki. Dobra, co dalej mamy? Oj, przepraszam, tutaj coś się kliknęło niestety. Tak, ćwiczenia implementujące, czyli mamy jakiś tam zestaw, chcemy przećwiczyć po prostu naszą uważność i naszą, na to jakby kwestię naszego poziomu skupienia, no to na przykład stosujemy sobie aktywne słuchanie, uczymy się aktywnego słuchania, poświęcamy czas tej drugiej osobie, mierząc przy okazji, na przykład ile razy w ciągu takiego słuchania danej osoby straciliśmy uwagę na coś innego. Podczas takiego słuchania, czy to aktywnego, czy to takiego empatycznego, które jest też pewną odmianą, można również spokojnie tagować sobie wszystkie myśli, które przychodzą, uczucia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przypinać im łatkę, dosłownie jakbyśmy tagowali swoje posty na Instagramie. Tylko jednym hashtagiem, nie? Niewieloma. Dobra, no jest jeszcze taka sesja, do której was też zachęcam, takie stricte do testu, bo ja czegoś takiego jeszcze nie robiłam, to jest tylko i wyłącznie na potrzeby tego naszego spotkania. To skopiuję adres i wrzucę do, Marcin mam zaraz wrzucić do czatu. Zachęcam was do tego, ja sama jestem ciekawa, jaki będzie odbiór, bo to jest coś innego, to jest rzeczywiście inny mindfulness, jaki doświadczyłam w ogóle w życiu ever. Więc jak ktoś jest absolutnym przeciwnikiem mindfulness i uważa to za szkodliwe, to może spróbować tego i zobaczyć, czy jest absolutnie przeciwko temu, czy to jest coś dla niego. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, znowu się coś kliknęło, przepraszam. Tak, jeszcze taka, bo to było nie Jezus, muszę się posiłkować tutaj, no judgmental, czyli bez jakiegoś takiego oceniania, to znaczy nie oceniamy tych emocji, nie oceniamy sytuacji, tylko i wyłącznie robimy tą sesję, natomiast self-expression to jest jakieś wyrażenie siebie, to jest też ciekawy mindfulness, ciekawa sesja, ja ją zaraz skopiuję tutaj, mam nadzieję, i też wam wrzucę. Tak jest, udało mi się chyba. Także Marcin mam też pewnie zaraz wrzucić, więc zobaczycie, czy to w ogóle jest w ogóle jakiś sens dla was to robić i to jest jakaś, coś do przetestowania. Dobra, co mamy jeszcze? Ostatnia grupa ćwiczeń, które przygotowałam, no to są ćwiczenia, które trochę są związane z taką pierwszą, nie z pierwszą, nie z oddechem, tylko z tą drugą, czyli przyglądaniu się właśnie swoim emocjom. Takiego robieniu właśnie tego zoom out, powiększenia na sytuację. Czyli jeszcze raz, rozpoznawanie emocji i sposobów, w jaki nas w jaki na nas wpływają. Są specjalne takie karty pracy, worksheety, żeby nauczyć się nazywania emocji. Niestety są po angielsku, no ale powiedzmy, że możemy sobie ten równolegle robić to po polsku. I te worksheety pozwalają nam również przyglądać się rezultatom, jakie w nas powodują te emocje. Więc to wam również tutaj wysyłam do przyglądnięcia się po prostu. I to są fajne worksheety, dużo jakby pozwalają przyglądać się troszkę inaczej sytuacji, przyglądać się troszkę inaczej emocjom. Oczywiście już po sytuacji, która się wydarzyła, ja nie mówię o sytuacji, która dzieje się tu i teraz i my wyciągamy kartkę, prawda, i robimy szybciutko emocjonalną regulację
no bo chwileczkę zanim zareaguje, prawda? No, jakby tego czasu mamy naprawdę niewiele na tą reakcję i no to nie są narzędzia do tego, żeby to są narzędzia, które dają nam długoterminowe efekty, czyli robimy to i za jakiś czas rzeczywiście ta emocjonalna regulacja się nam pojawia, zaczyna się, jakby efekty zaczynają się pojawiać dzięki niej. No i mamy jeszcze skanowanie całego ciała, ono jest związane trochę z oddechem i w ogóle z mindfulnessem, bo generalnie robimy to przy okazji oddychania, przynajmniej ja się z tym spotkałam najczęściej, ale jest to taka technika też relaksacyjna, ponieważ zazwyczaj się siedzi w jakiejś wygodnej pozycji albo leży, skupia się na oddechu, a następnie skupia się na ciele, czyli dokładnie skanuje się całe ciało i rozpoznaje się miejsca na tym ciele, które zawierają jakieś straszne napięcia albo po prostu coś nas ewidentnie boli. Czasami boli nas głowa, bo po prostu boli nas głowa, mamy bóle głowy, a czasami boli nas głowa, bo po prostu jesteśmy tak zmęczeni pracą i tak całym tym dniem, który był nacechowany również emocjonalnie, że nasze ciało również somatycznie odpowiada na takie no, na takie sytuacje, no, na takie doznania, powiedzmy, no jakoś nie mogę znaleźć słowa. Co jeszcze tutaj mamy? Tak, no to ja myślę, że jeżeli chodzi o skanowanie ciała, to tyle. Dobrze, to jesteśmy przy podsumowaniu. Co warto zapamiętać? Bo warto zapamiętać, że prokrastynacja nie ma nic wspólnego z lenistwem czy słabą wolą. Jest związana ze słabo rozwiniętą regulacją emocjonalną lub z regulacją emocjonalną, której po prostu wcale nie ma. Chciałbym tą prezentacją wlać nadzieję tym, którzy myślą, że kurczę, praca zdalna kompletnie nie jest dla nich i że no, nic z tym właściwie nie zrobią i nic się tutaj nie zmieni. Trzeba po prostu, już dużo daje samo przyznanie, jakby bez oceny, przyznanie, że po prostu jest prokrastynacja i nasze ciało też ma prawo do tego, żeby pracować w pełnym skupieniu, jak i nie pracować w skupieniu wcale. Takie dni również przyjdą i trzeba właśnie to współczucie sobie, takie jakby self-compassion, takie zauważenie po pierwsze tego, a po drugie niezmuszanie ciała do tego, żeby jakby cały, każdy dzień pracował równie wydajnie, równie efektywnie. Te techniki w ogóle całe, które i te ćwiczenia, które zaprezentowałam, również zmuszają nas do tego, żeby zaakceptować pewne tak zwane gorsze dni i zaakceptować to, że też praca zdalna wygląda zupełnie inaczej niż praca w biurze. Mamy różne kwestie, które nas rozpraszają, jeśli chodzi o pracę zdalną i różne kwestie też są w pracy w biurze, które nas rozpraszają, niekoniecznie te same. Dobra, co dalej? Regulacja emocjonalna może nam pomóc przyglądać się emocjom i przez to kontrolować je. Może również pomóc zmienić nasz sposób myślenia i reakcji o uczuciach, których doświadczamy po prostu na co dzień i które nas w jakiś sposób blokują przed no, po prostu nie jesteśmy w stanie w tak intensywnych emocjach pracować dalej. Co możemy dalej? Praktykując strategię regulacji emocjonalnej, możemy być mniej skłonni do padania ofiarą jakiejś takiej biegunowości nastroju. Nie? Albo tak, albo tak. Nasze działania i wzorce zachowań nie będą zawsze pod dyktando naszych emocji. Czasami będą, ale nie zawsze. Jesteśmy w stanie nad tym pracować. Techniki medytacyjne adaptują wszystkie 6 umiejętności, które wymieniłam w pewnym momencie, które składają się na dobrą regulację emocjonalną. Możemy ćwiczyć poszczególne techniki oddechowe, adaptacyjne, implementacyjne, odrębnie od mindfulness czy technik medytacji. Nie musimy wrzucać się do worka pod tytułem praktykuję medytację albo praktykuję mindfulness. Możemy techniki stosować osobno. Może się zdarzyć, że pewien zespół technik przynosi najlepsze rezultaty, ale niekoniecznie jest to, nie jest to potwierdzone jakoś badaniami naukowymi, na przykład medytacja jest akurat, samo jako zespół technik, który łączy właśnie, jakby są prezentowane pod tym wspólnym szyldem, ale no niekoniecznie musimy praktykować medytację, żeby pracować nad regulacją emocjonalną. I co? I myślę, że tyle, jeśli chodzi, tak, bo tutaj nie pokazałam tego elementu. Tak, i jakie materiały w ogóle użyłam? O Jezus, przepraszam, znowu się coś kliknęło. Może tutaj mi się uda.
Tutaj po prostu chciałam, bo tą prezentację będę później udostępniać, dlatego chciałam je po prostu zebrać. Łącznie z testem, który tutaj jest. Ja sobie ten test tutaj skopiuję i wam wyślę teraz. Kopiuj adres linku. Zachęcam was do zrobienia tego testu. To jest test, który zmierzy wasz problem prokrastynacji. Polecam. Marcin, jakbyś go udostępnił, to by było super. I co dalej? Słuchajcie, tu jeszcze miałam gdzieś slajd z question and answers, może będzie później. Tak, jest. To teraz moje pytanie jest, czy my mamy czas na pytania jeszcze? Mamy tyle czasu, ile ty masz czasu tak naprawdę. Fantastycznie, no to super. To ja w takim razie jestem do waszej dyspozycji i czekam w takim razie na jakieś może pytania. Macie jakieś pytania, wątpliwości, coś chcecie, żeby wyjaśnić, ja się czasami mogę motać, niestety mam takie skłonności troszkę do motania się w różne kwestie, ale słucham was. O co chcielibyście zapytać? Co jest niejasne, co chcielibyście, żeby powtórzyć może? No to zachęcamy do zadawania pytań, a w międzyczasie może ja zadam pytanie. Tak jest. Może być wybitnie głupie, to zastrzegam, bo... Nie ma głupich pytań, Marcin, proszę cię, nie oceniaj tutaj. Mówiliśmy, żeby się nie oceniać, to nie oceniamy, okej? Okay? Nic nie wiem. No. Natomiast moje pierwsze pytanie jest, taki laik jak ja sobie posłuchał twojej prezentacji, było tam dużo teorii, było jak to wygląda w praktyce, były jakieś ćwiczenia. Załóżmy, że ten temat mnie zainteresował, to co ja dalej mogę z tym zrobić? W sensie, co byś mi polecała, żebym ja zrobił sobie dalej ze sobą? Ja bym ci polecała Foci, żebyś sobie przejrzał stronę, którą tam wysłałam, o Foci. Tam mają bardzo ciekawe artykuły na temat, w ogóle dla totalnych laików, jeśli chodzi o w ogóle co, o temat. Natomiast jeśli chodzi o, jeżeli w ogóle cię to nie kręci, jakieś tam urządzenia i takie tam Indiegogo i takie tam rzeczy, to ja ci polecam w ogóle aplikację, która się nazywa Balance. W tym momencie w marcu zrobili coś takiego, że dla wszystkich ludzi ze świata, którzy biorą tą aplikację, jest rok za darmo, czyli nie płacisz za content, który jest w tej aplikacji. I tam są naprawdę takie basicowe ćwiczenia, na przykład coś, co ja bardzo lubię, jest takie ćwiczenie, jakby to jest niby nazwana aplikacja do medytacji, ale nie wrzucajmy tutaj wszystkiego do jednego worka, bo ja bardzo lubię sobie robić inne ćwiczenia. Mianowicie jest takie ćwiczenie, nie wiem, może ja po prostu się pod kamieniem tutaj wychowałam i ja nie wiedziałam o tym, ale jest takie ćwiczenie, które po prostu, czyli ćwiczenie jest zwykłe oddechowe, ale masz jakby całą przygotowaną taką sesję, że gościu albo mówi, albo nie, w sensie masz jakiegoś tam osobę, która mówi coś do ciebie, że tam, nie wiem, oddychaj, teraz nabierz powietrza, wypuść, tylko jest w tle leci na przykład jakiś strumyk i jest w ogóle burza w lesie, na przykład, to jest oczywiście przykład, mogą być też dzwony, że dzwony sobie biją, nie? I te dzwony, w ogóle trzymasz, bo generalnie ten telefon gdzieś masz przy sobie, najczęściej gdzieś tam w ręce, przy ciele i tak dalej, i on w pewnym momencie, jak dzwon uderza na przykład, to on zaczyna ci drgać i całe twoje ciało jakby odczuwa, wiesz, te drgania w odpowiedniej intensywności, tak jak dzwon, tak jakbyś po prostu czuł, że ten dzwon uderzył blisko ciebie i po prostu, rozumiesz, i drgasz cały, no nie, tym. To oczywiście jest pewne rozwiązanie i to zależy od możliwości telefonu, czy drgania są na przykład na iPhone'ie, jak ja mam iPhone'a, no to on rzeczywiście po prostu chodzi cały, nie, jak drga. No, ale jeśli chodzi o... ja bym ci polecała w ogóle tą aplikację, tak po prostu just for fun, przetestuj aplikację po prostu. Jak już zupełnie po prostu stwierdzasz, że to jest bullshit i w ogóle nie chcesz tego robić, to pomyśl sobie, że przetestujesz aplikację i dasz im feedback w ogóle, co to jest. Dla takiego, bo generalnie ludzie są bardziej chętni do wykonywania tego rodzaju ćwiczeń, mniej chętni, jakby zauważam, że tak się dzielą. Są bardziej sceptyczni i mniej sceptyczni, jak to generalnie ze wszystkim, nie? I możesz sam ocenić, czy to jest dla ciebie coś wartościowego i czy to jest fajne, czy zupełnie nie, bo są jeszcze inne ćwiczenia, które możesz wykonywać, które również przysługują się twojemu ciału
i które też w pewnym stopniu cię wycisza. Na przykład jest to rytmiczne takie bieganie, po prostu takie nie szybkie, ale bieganie takim wolnym tempem z równomiernym oddechem, czyli po prostu równo po jakimś tam określonym cyklu robisz oddech. Czyli bieganie również, to zależy tak naprawdę co też lubimy. Ja się skupiłam tu na określonej grupie ćwiczeń, dlatego że po pierwsze na tamten moment miałam taką wiedzę, a po drugie też musiałam się na czymś skupić, ta prezentacja nie mogła trwać w nieskończoność, bo tu wszyscy by już powiedzieli, dobra, koniec. Także okay. Dobra, mamy tu jakieś pytania chyba, nie? Tak, a jeszcze raz jakbyś powtórzyła nazwę tej aplikacji, tej drugiej. Balance. Ja ci wyślę ją tutaj na czacie, to możecie ją Balance. Dobra. Tak, słusznie zauważyłeś, mamy pytanie od tak Ali. Jak często wykonujesz albo powinno się wykonywać takie ćwiczenia? Dobrze, to ja może powiem jak ja wykonuję, bo nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem psychologiem, psychiatrą i psychoterapeutą. Natomiast tak, ja wykonuję tak, przede wszystkim jeśli chodzi o, to w zależności jest od dnia, ale jeżeli jest dzień intensywny, na przykład dzień przed urlopem, musisz dopiąć wiele rzeczy i jeszcze masz jakieś spotkania, które są dość intensywne, też nacechowane emocjonalnie, niekoniecznie takimi emocjonami z wysokim takim, wiesz, poziomem, który ci od razu rozpiera, ale jednak czujesz, że masz takie napięcie, czujesz napięcie w sobie, no to zdecydowanie polecam 15 minut przed snem, tak żeby lepiej, no ale przespanie, jak to się mówi, zamiast alkoholu. I rano, zanim się wybudzisz, też tak 5-10 minut takiego ćwiczenia oddechowego, bądź też, jeżeli lubisz mindfulness, bądź też medytacji, bądź, nie wiem, biegania, też około 5-10 minut takiego spokojnego, no to są ćwiczenia oddechowe i takie self-awareness, mindfulness i tak dalej. Jeśli chodzi o ćwiczenia emocjonalne, które pozwalają się przyglądać naszym emocjom, to tylko i wyłącznie polecam to robić po danej sytuacji. To znaczy, nie wiem, miałaś one-on-one'a, no ja muszę jakoś do czegoś się odwołać, także proszę tutaj mnie nie robić jakiegoś ostracyzmu, przepraszam, tutaj mi się za... Okej. Tak, więc miałaś jakiegoś one-on-one'a z menadżerem i generalnie nie spodobało ci się ogólnie to, co on tam powiedział do ciebie. Spowodowało to pewną reakcję emocjonalną, z którą tutaj chciałabyś się przyjrzeć. No to generalnie, jeśli chodzi o całą sytuację, to proponuję po sytuacji, czyli nie wiem, spotkanie się zakończyło i po prostu wtedy przystępujesz do tych technik, czyli nie wiem, robisz sobie, nie wiem, bierzesz sobie kartkę papieru, piszesz, co czujesz, jaki procent twojego umysłu zabiera dane uczucie, próbujesz je skategoryzować, jakby umieścić gdzieś na tej liście ważności, po prostu nadać mu priorytet, o. I co? I tak, więc to już po zakończonej sytuacji. Nie próbujemy się bawić w żadnych takich terapeutów jakby w trakcie sytuacji, którą doświadczamy, czyli na przykład my jesteśmy tylko obserwatorami. Zdarza się tak, że mamy jakieś spotkanie z zespołem i pomiędzy dwoma osobami następuje jakieś ciśnienie, jakaś taka jakby napięcie emocjonalne rośnie, widać, że rośnie. No to nie polecam bawić się na żadnego takiego psychoterapeutę, tylko raczej jeśli mamy na taką relację z danymi osobami, które uczestniczyły, no to można im coś zaproponować, ale to musi być naprawdę silna relacja. Natomiast jeśli chodzi o taką, o tego rodzaju ćwiczenia, to zawsze do danej sytuacji. Przyglądamy się sytuacji, która miała miejsce i przyglądamy się jej w miarę możliwości na świeżo, aczkolwiek znacząca ilość technik, które tam zresztą zobaczycie, jak sobie przyglądacie te linki, to generalnie sugeruję, żeby mimo wszystko, jeżeli ładunek emocjonalny jest duży, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację, która wywołała w nas jakieś poczucie odrzucenia, czy też zdrady po prostu przez kogoś na przykład w zespole, czy w ogóle zdrady, nie wiem, no wiadomo, przez firmę, czy przez jakąś inną sytuację zupełnie, to tak, no i właśnie się skupiam, ale spokojnie zaraz wrócę.
to warto odczekać, czyli zrobić sobie, nie wiem, takie ćwiczenie oddechowe, pooddychać troszkę. Te emocje, one cały czas będą, one nie znikną, nie zniknie również napięcie. Temu się przyglądamy po prostu po 5, po 10 minutach od właśnie minięcia tej pierwszej fali, która nas prawie spaliła. Po prostu spaliła nas tak, że prawie wybuchnęliśmy. Albo czasami może wybuchniemy. No, generalnie to różnie bywa, to zależy od osoby, ale pozwalamy tej pierwszej fali przejść, a następnie się przyglądamy tym emocjom już na kartce papieru, bądź też werbalnie, bądź też w jakikolwiek inny sposób. Są też aplikacje do tego, na przykład taka aplikacja Stoik, która pozwala nam trakować emocje, które mamy w sobie i też praktykować taką wdzięczność za niektóre. Ja wiem, że to brzmi jak, no nie powiem co, ale serio to czasami pomaga, to jest taki bajer, który pomaga nam wypracować nawyk po prostu. Najlepsze są nawyki właśnie pracy nad emocjami, nad sobą też. Dobra, troszkę się rozgadałam, przepraszam was za to, także możemy przejść do następnego pytania, jeśli jest. To korzystając, że Dawid jest tutaj na czacie, to jak często wybuchasz na one-on-one'ach? Powiem szczerze, że to dobrze by było zapytać Dawida, ale ja uważam, że nie wybucham w ogóle. Ja właśnie jestem takim człowiekiem, że raczej chowam, znaczy jak następuje takie zablokowanie i dopiero potem te emocje zaczynają pracować. No ale może Dawid tutaj to skomentować. Dawid, jesteś z nami? Ja mam takie pytanie od siebie, takie już bardziej na poważnie trochę, ale Dawid, jak najbardziej możesz skomentować w międzyczasie. Czy nie myślałaś o tym, żeby zrobić warsztaty z tego? Myślałam o tym, z tym, że jak najbardziej chciałam zrobić warsztaty w ogóle z samych ćwiczeń, no bo to jest na razie, jakby starałam się w jakiś sposób ubrać tę prezentację, żeby zrobić jakieś intro. Bo zrobić warsztaty bez w ogóle jakiegokolwiek wstępu takiego no teoretycznego stricte, po co w ogóle to wszystko jest, no może być troszkę taką indoktrynacją właśnie w stronę mindfulness i medytacji, a ja nie to chcę robić. Ja chcę po prostu dać narzędzia do tego, żeby wlać ludziom w serca nadzieję na to, że naprawdę da się z tą prokrastynacją walczyć i da się pracować nad nią i da się pracować nad efektywną pracą zdalną, więc po prostu bardzo bym chciała to zrobić jako kontynuację w ogóle całego tego cyklu, także tylko nad tym trzeba popracować. Ja jeszcze nie mam nic de facto, oprócz tego, że mam tam jakieś, to liczymy się zero nas. Więc jak najbardziej chciałabym to kontynuować i wrócić do was na przykład z warsztatami, z konkretnymi już technikami, których się nauczyłam. No myślę, że byśmy bardzo chętnie takie warsztaty zorganizowali dla ciebie. Super, ale takie offline, online? Czy w ogóle nie masz preferencji? No jeżeli by się dało, to najlepiej by było jakieś stacjonarne, nie? Znaczy nie wiem, no to wszystko zależy od ciebie, jak ty preferujesz. Nie, nie wiem, czy te ćwiczenia da w ogóle robić online. Znaczy, no ciężko jest, to jest tak jak ćwiczenie online, nie wiem, czy próbowałeś ćwiczyć, na przykład, nie wiem, robić trening, jak twój trener jest online i ci mówi, co masz robić, no generalnie powiem ci szczerze, jest ciężko. Nawet nie próbowałem, jak był offline. Okej, to przepraszam, to ja tylko tak mówię, no nie wiem. No chyba. Do czego to można porównać? Do lizania loda przez szybę. Próbujesz, ale nie czujesz smaku, jakby, no niby jest to samo, ale ludzie niby topi, spada, ale jakby no nie smakujesz go. Także no, to trochę jest takie mega utrudnione, także wolałabym rzeczywiście online, ale jest dużo bardziej, znaczy offline, przepraszam, ale jest dużo więcej przygotowań, bo trzeba ograniczyć grupę ludzi, nie da się tego zrobić z setką osób. Albo, no nie wiem, no nie będę w stanie po prostu tutaj z tymi ludźmi jakoś nawiązać relacje, tylko będę, nie wiem, siedzieć na scenie i wiesz, i oddychać, no nie, albo nie, no raczej oddech bym sobie chyba podarowała, raczej bym zrobiła coś bardziej wyrafinowanego. Bo oddech, no to można znaleźć tysiące tych ćwiczeń na online, także i to dobrze zorganizowanych, także myślę, że to byśmy sobie podarowali. I mam nadzieję, że co jakiś miesiąc, dwa, może trzy, sytuacja będzie na tyle dobra, że będzie można zorganizować takie warsztaty. Ja mam taką nadzieję, wiesz, ale kto wie, czy nie będzie 150. fali, wiesz o co chodzi. No nikt nas tego nie przewidzi, także trzeba być tutaj uważnym, ale ja bardzo chętnie, jeśli będzie taka opcja, to ja bardzo chętnie przyjadę, zrobię co tam zrobię coś ciekawego. No i myślę, że fajnie by było to kontynuować, ja bardzo chciałbym w ogóle kontynuować temat, bo jest dla mnie ważny, jest dla mnie prywatnie ważny.
Mam wrażenie, że po prostu to naprawdę działa. Jestem w stanie wymiernie zmierzyć różnicę, stosując pewnie jakieś tam podstawowe metryki. No i naprawdę to jest coś, co nie jest takim bullshitem do końca, tylko naprawdę to działa, jak wypracowujemy sobie pewne ciężko, mój mózg bardzo ciężko jest, bardzo ciężko z nim jest, mianowicie wypracowujemy sobie nie rutynę, tylko... Nawyki? Nawyki, dziękuję, no tak, no dokładnie. Okej, jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie, bo ja mam jeszcze tylko jedno, które mogę zadać. Marcin, no bardzo się cieszę. Pytania zawsze, zawsze. Mianowicie mam jedno pytanie, czy taki twój wrodzony mindset testerski, czy umiejętności testerskie pomogły ci w jakiś sposób w eksplorowaniu tego tematu? Otóż tak, dziękuję Marcin, po prostu nie spodziewałam się tego, a powiem ci szczerze, tak. Otóż tak, a dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem, czy to jest domena testerów, to tutaj nie powiem, ale moja na pewno, że przynajmniej sama przed sobą jestem szczera. To znaczy potrafię nazwać, nauczyłam się, bo to też nie było takie proste na mnie, u mnie, ale nauczyłam się nazywać na przykład swoje emocje tak, jak one wyglądają, a nie tak, jak na przykład wydawało mi się, albo tak chciałam, żeby wyglądały na przykład. Chciałam, żebym to ja miała rację, albo ja chciałam, żeby to moje było na wierzchu, jak to się mówi, no nie? Jesteśmy w stanie troszeczkę zakrzywić rzeczywistość, ale jak się patrzy, jakby wykonuje ci podobne ćwiczenie, jeszcze raz, tak do 3 razy myślę, na tą samą sytuację, to okazuje się, że jednak co innego było powodem i co innego, jakby można było zrobić różne rzeczy, można było też inaczej zareagować, więc takie testowanie też technik, myślę, jakby kwestia zainteresowania w ogóle metrykami, czy coś jest mierzalne, no nie? Czy następują jakieś w ogóle rezultaty tego, że ja sobie oddycham po prostu do w swoim pokoju wieczorem, czy jestem w stanie zachęcić ludzi w ogóle tego, że jakby sam sposób mojego testowania aplikacji webowych, czy tam mobilnych, czy mobilne też lubię, wpłynął na to w ogóle, jak podeszłam do zadania, bo nazwijmy, że to było zadanie, nie? Że cała regulacja emocjonalna, cała kwestia prokrastynacji i tego, czy coś tutaj możemy zrobić, było na zasadzie jakiegoś tam problemu, jakiegoś tam defektu. Muszę to jakoś nazwać, nie? Defektu, bo to miałam defekt. Więc co możemy zrobić z tym defektem? No przeanalizować przede wszystkim. Przeanalizować na tyle, na ile my możemy, bo wiadomo, że ja nie posiadam takiej wiedzy jak na przykład psychoterapeuta, czyli nie posiadam takiej wiedzy jak, nie wiem, autor kodu, nie? Jaki był kontekst w ogóle? Czym się kierowałeś, że napisałeś taką, a nie inną funkcję? Natomiast, więc mindset testerski tego, że po prostu zmieniamy różne podejścia, zmieniamy różne dane wejściowe, zmieniamy różne, na przykład zmieniamy kontekst, no nie? Sprawdzamy, czy na przykład pod wpływem, czy na przykład dana sytuacja, jeżeli zmienimy osobę, czy ładunek emocjonalny tych samych słów będzie inny, czy taki sam. A jeśli będzie inny, to dlaczego? Co się dzieje? Co się dzieje, że po prostu słowa od jednej osoby wywołują u nas taką reakcję, a od innej osoby inną reakcję? I co tu się właściwie dzieje? Co się dzieje ze mną? No nie? Co się dzieje nie tylko właśnie, co się dzieje z aplikacją, ale tego, jak reaguje telefon na przykład. Nie wiem, odpalamy aplikację, okazuje się, że kurde, telefon mi się grzeje od tyłu. No i co jest? Nie? I tutaj takie popatrzenie też na inne rzeczy, zwrócenie uwagi również na kontekst, na sytuację, na to, jakiego rodzaju, jakby kim jest ten człowiek, który do mnie mówi, jaki ja mam stosunek do zespołu też i przyglądanie się bardzo różnym czynnikom, naprawdę, to wyzwala w nas taki sposób też przyglądania się sobie, poświęcania czasu sobie, może niewiele, ale jednak, zawsze lepiej niż zero. Więc i taka po prostu dobroć, jakby takie, to jest coś, co charakteryzuje seniorów, taki spokój, no nie? Przyglądam się, okej, no zadziało się, ale nie mam z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia, po prostu, że coś jest, nie wiem, coś ze mną jest nie tak, że jestem po prostu jakimś, nie wiem, kiepskim specjalistą, albo po prostu nie umiem do czegoś dojść, nie? Tylko po prostu, to są moje dane, jakby mam defekt, nie? I przeanalizowałem go, doszedłem do tego,
deweloper mówi, panie, gdzie tu jakieś maliny, to w ogóle jakaś niezupełnie nie to. Okej, okay, dobra, to co mogę zrobić, nie? I tutaj nad naszym tym deweloperem tutaj może być po prostu osoba, której ufamy, z którą dobrze nam się rozmawia, która rozumie też, rozumie daną sytuację i z którą mamy relację po prostu taką głębszą. Może to być mentor, może to być, nie wiem, no jakaś ważna osoba w naszym życiu, a może też być po prostu może też być sposób sprawdzenia umiejętności, albo jakieś metryki, albo może też być, nie wiem, jakiś istniejący sposób weryfikacji tego, że idziemy w dobrym kierunku. No to może być metryki, to może być dana też dany, nie wiem, sposób też ewaluacji. Nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć na ten temat, ale tak, podsumowując ten przydługi wywód, umiejętności testerskie są kluczowe tutaj do przyglądania się sobie. O dziwo, naprawdę o dziwo. Nie spodziewałam się takiego rezultatu, że to będzie takie proste i to taki fun w sumie, mimo że uczucia, do którym się przyglądam, są trudne. I sytuacje, którym się przyglądam, są trudne i wnioski, do których dochodzę, też są trudne. Niestety trzeba się przyznać przed samym sobą, że no źle zrobiłam, mówiąc, jakby nadając mojej wiadomości do kogoś taki, a nie inny ładunek emocjonalny. Więc w pewnym momencie ja to oceniam, ale już ta ocena czemu innemu służy. Na pewno nie temu, żeby po prostu samemu sobie zrobić krzywdę, tylko żeby przyznać się do tego, że po prostu jest nad czym pracować, no i tyle. No. Tutaj jeśli chodzi o jakieś umiejętności miękkie, bo tutaj możemy na przykład tutaj podać umiejętności miękkie, miękkie. Ach, dobra. Fajnie. Nie, no to ciekawe, co mówisz, że te umiejętności można wykorzystywać na różnych polach, nie tylko... Można, tutaj jest tyle odniesień, naprawdę słuchajcie, tyle odniesień, robię konkurs w ogóle na to, ile w ogóle tutaj osób, które są, na ile odniesiecie po prostu taką sytuację, na przykład no, trudną sytuację z pracy, która wyzwala was w taki poziom emocji, że nie możecie kontynuować pracy, na ile odniesiecie to do sytuacji, że coś się pali na produkcji. Ile będzie punktów wspólnych, robię konkurs do wygrania, no nagroda niespodzianka. Okej. Okay. No dobrze. Natomiast nie widzę żadnych pytań już. Więc. Ja też nie. Myślę, że możemy powoli kończyć. Czy jakieś jeszcze zdanie kończące? Bardzo dziękuję za ten poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was myśli, że. No nie wiem, że jest jakby cała ta sytuacja z pandemią, czy tam z pracą zdalną, w której musiał się jakoś odnaleźć, przysparza mu takich alarmujących doświadczeń, jak na przykład poczucie odrzucenia, poczucie smutku, takiej apatii, jakby odczuwa, że praca, którą wykonywał wcześniej, już nie sprawia mu radości, że jest wręcz na odwrót, ma podejrzenia, że jest problem z prokrastynacją. Zachęcam do przetestowania tych ćwiczeń, które podałam. Jeśli okaże się, że to nie dla niego, to zachęcam, naprawdę to nie jest żaden problem i żaden wstyd, ani żadna ujma, absolutnie. Zachęcam do tego, żeby poszukać profesjonalnej pomocy, dlatego że psychoterapeuta spojrzy szerzej, nie będzie się przyglądał tylko i wyłącznie prokrastynacji, ale całemu tobie i poświęci ci tak naprawdę bardzo dużo czasu. Więc jeśli takie techniki w ogóle nic nie zmienią, nie będziesz widział żadnych rezultatów, wręcz będzie gorzej, zdecydowanie polecałabym profesjonalną pomoc i tutaj jakby celem mojej prezentacji było również powiedzenie, że jest nadzieja na to, żeby poprawić i komfort, po co się męczyć całemu ze sobą. I po co się męczyć też z jakimiś tam niechcianymi komentarzami, z tym, że jesteśmy jakoś oceniani w grupie, która nie ma danego problemu albo nie spotyka się z nim. Jak możemy w jakiś sposób spróbować sobie sami poradzić z problemem, albo możemy zasięgnąć naprawdę profesjonalnej pomocy, która no, zmieni nasze patrzenie na niektóre rzeczy i de facto pomoże nam zmienić sposób myślenia na pewne sytuacje, w których doświadczamy. Także bardzo gorąco wam zachęcam do przemyślenia w ogóle tematu,
czy spania się z nim, jeśli w ogóle macie problemy i czujecie się po prostu zagubieni, czujecie się, że nie dostajecie odpowiedniego wsparcia w waszym zespole, w firmie, w której pracujecie, że czujecie się sami z tematem, w ogóle sami z tą prokrastynacją, że tylko się obwiniacie o to, że znowu nie popracowałem, znowu żywcem nic nie zrobiłem i nie wiem, o czym jutro będę mówił na stand-upie, jak wszyscy oczekują, że testy będą zrobione, to naprawdę zachęcam was do tego, żeby spojrzeć właśnie w głąb siebie, troszkę się sobie poprzyglądać, zbadać, co tutaj się dzieje, przynajmniej spróbować, zobaczyć, jak to będzie działać albo nie będzie działać. I spróbować się temu tematowi przyglądać, bo on będzie tylko narastał, niestety. On nie zniknie. Czasami będzie lepiej, tak jak właśnie jesteśmy na łasce trochę naszej polaryzacji emocji, nie? Takiej emocjonalnej, takich zmienności nastrojów, nie? Że raz jest super, w ogóle ekstra, jesteśmy we flow, a raz nie. No i co? I czasami właśnie na przykład w okresie takiego obniżonego nastroju, na przykład na jesień, będzie więcej takich dni, że po prostu no nie będzie, nie będzie to działało i będziemy po prostu... Nie do życia. I co? I co? Chcemy się z tym męczyć, czy chcemy coś z tym zrobić? No i pytanie. To jest też kwestia naszego podejścia. Także spokojnie jesteście sami, są na to sposoby. Nie od razu, na pewno rezultaty nie są takie od razu, ale gwarantuję, że przynajmniej jak to sam fakt, że się sobie poprzyglądacie, dojdziecie do pewnych ciekawych wniosków na pewno. Także zachęcam gorąco. Nie jesteście sami, ja też nie jestem sama i cieszę się, że mogę o tym mówić i jest to bardzo ważny temat. No, także tyle. Mowa kończąca, tak. Mowa kończąca nastąpiła, także proszę teraz. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Tym pozytywnym akcentem myślę zakończyć. Dzięki tak za uwagę i trzymajcie się. Na razie. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Wkrótce.